Halo, halo, dzień dobry. Kochani, te nieśmiałe dźwięki, które pojawiają się tutaj na razie na etapie tylko testów połączenia, to są te dźwięki, na które wszyscy czekają i one niebawem, ale nim to nastąpi, pozwólcie, że bardzo serdecznie wszystkich Państwa w imieniu organizatorów przywitam. Przywitam szczególnie tych, którym na sercu leży kultura ludowa, właśnie w takim ujęciu bardziej naukowym, bardziej instruktorskim, jako opiekunowie. Wszyscy Państwo, którzy tutaj jesteście, właśnie taką rolę pełnicie, ale oczywiście też i wykonawców, którzy zaszczycili nasze seminarium. Niczym to odkrywczym nie będzie, jeśli powiem tylko i wyłącznie to, że w trudnych warunkach przyszło nam się spotkać i można by to w zasadzie słowami piosenki przekazać, że tak daleko nam do siebie i tak blisko. W gruncie rzeczy daleko, bo musimy te odległości zachowywać i ten dystans, ale blisko o tyle, że myślami, duchem, uczuciami ciepłymi jesteśmy jak zawsze blisko z Państwem i ogromnie cieszymy się, że do nas przyjechaliście. Rozpoczynamy ogólnopolskim seminarium folklorystycznym. Tradycyjnie i nacisk na to słowo będziemy kładli wielokrotnie, kochani, bo ono jak najbardziej jest na miejscu właśnie w tym wydarzeniu w Kazimierzu, które odbywa się po raz 54. Ja mam przyjemność przedstawić prowadzącego seminarium, pan profesor Jan Adamowski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, któremu przekażę prowadzenie seminarium, a pan profesor prelegentów, którzy będą dzisiaj referować dla Państwa swoje przygotowane referaty, przedstawi w dalszej części. Chciałoby się powiedzieć słowem, które powtarzane było na tym festiwalu, że w zasadzie już w tym momencie festiwal uważamy za otwarty i cieszymy się, że Państwo są z nami. Miłego pobytu życzymy i łagodnego znoszenia obostrzeń, które nakłada na nas reżim sanitarny. Mam nadzieję, że z wyrozumiałością Państwo do tego podejdą i mimo wszystko miłe wrażenia jak zawsze z Kazimierza wywieziemy. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja też ze swojej strony witam wszystkich uczestników i seminarium, i całego festiwalu. Już komentował, dalej nie będę, bo czasu w tym roku szkoda bardzo, bo mamy go bardzo mało na to seminarium. Aczkolwiek pamiętam, że właśnie dawniej tak bywało, że seminarium było tuż przed festiwalem do 12, a o 12 zaczynały się wszelkie działania festiwalowe. Może zdanie jeszcze na ten temat, dlaczego taki tytuł dzisiejszego seminarium. Myśmy przecież zaczęli pewien cykl dotyczący instrumentologii i będziemy go kontynuowali w następnych spotkaniach, ale wyszło na to, że ta sytuacja dzisiejsza niezwykła, trudna, jeżeli chodzi szczególnie o te przekazy kulturowe, to bardzo trudne jest dla dzisiejszych czasów, trudno jest to realizować i stąd żeśmy wybrali ten temat, żeby sobie o tym coś może powiedzieć, jakieś przykłady przeanalizować, dokonać pewnej refleksji. Ale nim zaczniemy, proszę Państwa, to te radosne chwile, to jednak mam też dla przypomnienia, dla uczczenia, te przywilej i jednak powinność przypomnienia troszeczkę smutniejszych spraw. Otóż w ciągu roku z naszego grona, także jurorskiego, wieloletniego jurorskiego, odeszły dwie osoby. Pani Ola, popularnie nazywana, czyli pani Aleksandra Szurmiak-Bogucka, ponad 40 lat tutaj funkcjonowała z nami. No i pani Ewa pani Bączyńska też w tym roku zmarła i ona też wiele lat między innymi jurorowała, 1980-1999, 19 lat tutaj funkcjonowała wśród nas.
w Kazimierzu, ale przecież to są osoby, które nie tylko działały tutaj, w Kazimierzu, w swoich regionach też bardzo aktywnie działały. W związku z tym moja propozycja, no żeby przynajmniej chwilką ciszy uczcić te osoby. Dziękuję bardzo. Przepraszam, głos mi się trochę łamie. Ale teraz przejdźmy już do naszych tutejszych obecnych działań. Współczesne obiegi folkloru, taki ten tytuł, przypominam jeszcze raz. To jest oczywiście temat bardzo szeroki. On obejmuje wiele działań, wiele różnych spraw. I my tutaj dzisiaj tylko niektóre zaznaczymy, a reszta do pracy domowej można by odesłać, do myślenia szczegółowego w innych momentach, w innych czasach, w innych miejscach. Ja tylko na początek chciałbym może coś takiego zauważyć. W moim przekonaniu te inne obiegi są jakby immanentną cechą samego folkloru. Folklor przecież polega na czym? Jak studentom czasem mówię, znacie to, posłuchajcie. Na powtarzaniu. Czyli jakby jakiś metod działaniu na tekście. No trudno powiedzieć pierwotnym, bo tutaj nie mamy tego tekstu pierwszego. To każdy wariant jest tekstem pierwszym. Ale to są te relacje wobec innych wariantów, no są rodzajem powtórzenia. I to powtórzenie, przywoływanie folkloru w innych obiegach oczywiście ma też inne swoje wyraziste jakieś no, uzupełnienia. No, przede wszystkim myślę o inscenizacjach scenicznych, takich chociażby jak Jasełka, Rydla czy Schillera. Całe właściwie prawie teksty, no, oczywiście zmodernizowane, przystosowane, pojawiają się w tych obiegach. Zespoły pieśni i tańca, zupełnie inna stylistyka, ale jednak do tego folkloru jakoś się tam nawiązuje. Rekonstrukcje współczesnych obrzędów, z którymi mamy do czynienia najczęściej na tych przeglądach teatrów wiejskich. Proszę tam zajrzeć czasem do Tarnogrodu czy gdzie indziej, prawda? To jest troszeczkę inna historia, prawdziwa rekonstrukcja, można by powiedzieć. Szerokie zjawisko opisywane jako folk. Jeszcze coś innego, folklor internetowy, jeszcze coś innego, prawda? Tutaj bym tylko tyle dodał, że trzeba by może rozróżnić folklor internetowy w sensie dosłownym i folklor w internecie, bo to może jest trochę co innego, na pewno co innego. I w związku z tym dzisiaj też zaprosiliśmy kilka osób do takiego wstępnego zagajenia dyskusji, bo myślę, że jednak na dyskusję znajdziemy chwilę czasu, mimo tego, że mamy tylko do 12. Mamy zatem takich ważne, takie doświadczone osoby, jak pani redaktor Maria Baliszewska, wieloletnia jurorka, także inicjatorka i realizatorka Radiowego Centrum Kultury Ludowej w drugim programie Polskiego Radia. Mamy profesora Piotra Grochowskiego z Torunia. No i mamy młodszą osobę, panią Monikę Pietraszkiewicz, która okazało się pewien projekt wykonała i chciałbym, żeby po prostu przedstawiła ten projekt króciutko, bo to też jest takie działanie właśnie no, medialno-internetowe tego typu. Więc przystępujemy do wystąpień. Po wystąpieniach wszystkich przewiduję dyskusję. Proszę bardzo, pani redaktor Baliszewska. Dziękuję bardzo. Widzę, że mikrofon jest włączony. No ja muszę powiedzieć, że zaproponowałam temat taki trochę pro domo sua, czyli Radiowe Centrum Kultury Ludowej wobec przemian folkloru w XXI wieku. Już trochę tego XXI wieku upłynęło, więc i naszej działalności dość dużo. Przepraszam, że będę czytać, ale będzie mi łatwiej. Centrum Kultury Ludowej powstało w Polskim Radiu w 1994 roku
ma więc 26 lat i jego celem było przedstawianie kultury ludowej w odrodzonej Polsce w odmienny sposób niż w czasach PRL-u. Co prawda mała grupka redaktorska, mam na myśli tutaj Mariana Domańskiego, Annę Szotkowską i mnie, już wcześniej zaczęliśmy zmieniać zarówno sposób prezentacji, jak i zawartość audycji radiowych, starając się pokazać ludzi tej kultury w naturalnym wiejskim kontekście, rezygnując z preferowanych w czasach PRL-u zespołów pieśni i tańca jako głównych reprezentantów kultury ludowej w środkach masowego przekazu, jak wówczas się mówiło. Przemiany folkloru, które następowały stopniowo, już lekko licząc od lat 70. XX wieku, da się określić łatwo. Wieś zmieniała się wraz ze zmianami cywilizacyjnymi, jakie doń zawitały. Wiejscy śpiewacy i muzykanci powoli tracili znaczenie, bo i wesela stawały się bardziej miejskie, czyli bez tradycyjnej oprawy muzycznej. Pokolenie świadków tamtej jeszcze XIX-wiecznej kultury odchodziło, a następców ich brakowało, bo zmieniły się konteksty kultury ludowej. Radiowcy musieli dostrzec te zmiany i odpowiedzieć na nie, mając na celu nie tylko informowanie o realnie istniejącej kulturze ludowej i jej przedstawicielach, ale także stawiając sobie za cel jej promocję, edukację i wywieranie wpływu na szacunek dla jej twórców. W roku 1994, już jako centrum, a nie mała redakcja, rozpoczynaliśmy pracę w 8-osobowej grupie redaktorów, wśród których znaleźli się etnomuzykolodzy, to była większość, polonistka i antropolog, obecny redaktor naczelny centrum. Wówczas postawiliśmy sobie takie zadania. Dokonywanie nagrań polskiej muzyki ludowej dla archiwum i anteny Polskiego Radia. Praca antenowa, czyli prezentacje dziennikarskie kultury ludowej w audycjach. Wydawanie serii płytowej Muzyka Źródeł. Promocja polskiej kultury ludowej w kraju i na świecie poprzez współpracę z Europejską Unią Nadawców. Pokazywanie żywej muzyki ludowej przez organizację koncertów oraz organizację festiwalu Nowa Tradycja. I od kilku lat dodatkowym zadaniem jest internet, czyli praca nad stroną rckl.polskieradio.pl, a tam bardzo wiele się dzieje na tym portalu. Nagrania są podstawą naszej działalności i im poświęcona jest znaczna część aktywności od początku istnienia nie tylko centrum, ale działającej wcześniej redakcji muzyki ludowej. To część naszej misji, aczkolwiek na przestrzeni lat definiowanie tej misji zmieniło się, bo zmieniły się okoliczności istnienia kultury ludowej. Tworzenie archiwum zajmowało znaczną część czasu naszego w przeszłości, bo 40, 30 czy nawet 20 lat temu było jeszcze wielu jej twórców stanowiących naturalny łącznik przeszłości z przyszłością. Wystarczy wspomnieć tu w Kazimierzu tak znane nazwiska jak Anna Malec, Joanna Rachańska, Helena Goliszek czy Marianna Gumiela, kapelę Mariana Bujaka, Mariana Pełki, kapeli Wojciechowskiej, by zrozumieć jak ważnym były ogniwem i jak ważne były ich opowieści, pieśni i przekaz. Do takich wykonawców, informatorów wyprawiały się ekipy radiowe co najmniej raz w miesiącu, i dzięki temu powstało znaczne, liczące się obecnie archiwum radiowe. Dodam jeszcze, że oczywiście co roku wyprawiało się centrum do Kazimierza na festiwal, bo nagrania nasze na tym festiwalu trwają 51 lat. Całkiem pokaźne archiwum i całkiem dużo tych nagrań. Tu widzę, że siedzi Kuba Borysiak, który szefuje naszej tegorocznej grupie nagrywającej, bo mimo pandemii te nagrania są kontynuowane. Dzisiaj tamtych śpiewaków już nie ma, tych, których przykładowo wymieniłam, a konteksty muzyki zmieniły się. Tym zmieniającym się kontekstom poświęca obecnie Radiowe Centrum swoją uwagę także w zakresie nagrań. Taki odzew na zmiany okoliczności
istnienia ludowej tradycji i zmiany pokoleniowe, bo obecnie wśród wykonawców są nie tylko mieszkańcy wsi, ale i miast. To nowe podejście do ludowej tradycji. Można by tu przywołać kategorie folklor kontynuacja, folklor rekonstrukcja, która tutaj miała miejsce na festiwalu w Kazimierzu, ale dzisiaj już tych kategorii nie ma, bo uważamy, że ci młodzi nabrali doświadczenia i mogą mierzyć się ze śpiewakami czy muzykantami rdzennych, źródłowych. Zmienił się jednak sposób pozyskiwania repertuaru, miejsce wykonania, bo to zwykle scena, a rzadko kiedy naturalne obrzędy. Choć w niektórych regionach bardziej świadomych znaczenia kultury ludowej można dostrzec powrót do tradycji w weselach, czyli do naturalnego kontekstu. Tu mam na myśli południe Polski przede wszystkim, gdzie znowu wesela odbywają się przynajmniej w części w tradycyjny sposób. Muzyka ludowa postrzegana jest obecnie jako część kultury, spuścizny narodowej i jako taka podlega ochronie, czyli jest większa świadomość jej wagi i wartości. Jednak brak tej naturalności wykonania wynikającej z dawnego kontekstu. Młodzi śpiewacy i instrumentaliści znajdują się i wśród tegorocznych uczestników Kazimierskiego Festiwalu. Ekipy radiowe nadal wyprawiają się w tak zwany teren do wybranych wykonawców starszego pokolenia. I tu od razu mogę posłużyć się przykładem, bo młoda nasza dwuosobowa ekipa była ostatnio w Nieznamierowicach, idąc śladem słynnego kiedyś skrzypka Józefa Zarasia. I też na festiwale te ekipy się wyprawiają, na których wciąż jeszcze pojawiają się przedstawiciele kultury tradycyjnej. Wspomnę tu chociażby Sabałowe Bajania, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich czy mniejsze lokalne imprezy. Oczywiście już raczej nie zdarzają się wykonawcy, śpiewacy czy kapele o dużym repertuarze przekazywanym jeszcze przez poprzednie pokolenia, bo to dzisiaj rzadkość, ale nawet zmniejszający się repertuar czy repertuar bardziej ograniczony gatunkowo nie zmieniają faktu naszego zainteresowania. Po prostu staramy się zachować tę zmieniającą się rzeczywistość w formie dźwiękowej, bo z pewnością będzie ona ważna dla następnych pokoleń. Rozbudowane i uzupełniane na bieżąco archiwum radiowe kultury ludowej służy przede wszystkim antenie, czyli audycjom, w których ta kultura przedstawiana jest w bogatym kontekście, częściej antropologicznym, mniej muzykologicznym. Obecnie istniejące cykle, w których dominuje polska kultura ludowa, to magazyn Źródła codziennie w programie drugim o 15:15, Kiermasz pod kogutkiem w programie pierwszym, to audycja o długiej tradycji, jest bardzo wieloletniej. Codzienne etnowieści, także w Jedynce. Źródełko, audycja dla dzieci, w Czwórce dzieciom, to taki program. Częściowo także muzyka, polska muzyka ludowa gości w poranku dwójki, w sobotnim poranku dwójki. Z perspektywy czasu oceniam, że to bogata oferta i na wysokim poziomie. Należy tu dodać jeszcze organizację koncertów polskiej muzyki ludowej, które zwykle pojawiają się na antenie dwójki i obecnie także w internecie, zresztą już od kilku lat. Audycje wypełnione są nagraniami dawnych i współczesnych wykonawców i szerzej twórców ludowych, przedstawicielami ginących zawodów, informacjami o kontekście tej muzyki, informacjami o wydarzeniach związanych z kulturą ludową oraz sylwetkami jej twórców. Zawsze z myślą o celu, jakim jest jej promocja, edukacja i przekaz dla obecnych i przyszłych pokoleń. Niezwykle ważną aktywnością naszą jest seria płytowa Muzyka Źródeł. Centrum Kultury Ludowej stało się jednym z pierwszych wydawców serii płytowej z polską muzyką tradycyjną. I przez 26 lat istnienia centrum wydaliśmy 32 pozycje albumowe, niektóre dwupłytowe, a w przygotowaniu jest już 33 płyta.
Znajdują się na tych płytach przede wszystkim nagrania dokonane w Kazimierzu podczas festiwalu, choć nie tylko, także nagrania studyjne i dokonane w domach wykonawców. Jest to pełne spektrum tematyczne, regionalne, gatunkowe tej muzyki. Wybór najciekawszych w naszej opinii nagrań, dokonanych najpierw przez redakcję, potem centrum na przestrzeni 50 lat. Ostatni album to dwupłytowa pozycja Ród Karpieli, w którym prezentowane są trzy pokolenia tego rodu, bo zapewne nie wszyscy Państwo wiedzą, co to za płyta i ją widzieli. Są tam nagrania Nestora, nieżyjącego już Nestora rodu Bolesława Karpiela i jego synów Jana i Sebastiana, który także jest zespołem Zakopower, ale na tej płycie w wersji absolutnie tradycyjnej prezentuje muzykę Podhala. Seria Muzyka Źródeł to rodzaj encyklopedii dźwiękowej lub, jak niektórzy mówią, Kolbert na płytach. Ma charakter przede wszystkim edukacyjny i wiem, że wielu wykonawców młodego pokolenia korzysta z tych nagrań. Dodam, że przy produkcji dużej części płyt finansowo wspierało nas Ministerstwo Kultury. Promocja polskiej kultury ludowej dzieje się nie tylko na antenach Polskiego Radia, czyli w Polsce, bo Polskie Radio w 1992 roku stało się członkiem Europejskiej Unii Nadawców i już wówczas mnie zaproszono do członkostwa grupy roboczej muzyki tradycyjnej i folkowej tej organizacji. Zapoczątkowana wówczas współpraca trwa do dzisiaj, a prowadzi ją następne pokolenie etnoradiowców. Składają się na nią rozmaite wspólne projekty organizowane przez kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt radiofonii. To są doroczne festiwale organizowane w różnych krajach. W Polsce taki festiwal był trzykrotnie. Projekty wymiany nagrań i tematycznych audycji. Wielokrotnie polskie zespoły, polscy soliści, instrumentaliści mieli okazję reprezentować nasz kraj na tych festiwalach. Specjalna część naszej działalności to żywa muzyka, organizacja koncertów tej muzyki i festiwal Nowa Tradycja. Festiwal co prawda ma w nazwie muzykę folkową, ale od wielu lat rozpoczyna się koncertem Muzyka Źródeł poświęconym autentycznej muzyce ludowej i jej wykonawcom. Emitowany zawsze na antenie programu Drugiego Koncert. Od lat układany jest pod kątem prezentacji regionów, a zapraszani są do niego muzycy, śpiewacy i kapele z ciekawych etnograficznie części krajów. Był także długi cykl koncertów w studiu imienia Władysława Szpilmana, to mniejsze studio, poświęcony polskiej muzyce tradycyjnej. On był sponsorowany przez Ministerstwo Kultury i być może do tej współpracy jeszcze wrócimy. W ostatnich latach internet stał się mocnym punktem działalności Centrum Kultury Ludowej. Od 2 lat działa portal rck.pl, polskieradio.pl. Na tym portalu jest promocja działalności Centrum, skupiona przede wszystkim na polskiej kulturze ludowej. Można znaleźć tam recenzje płyt, zapowiedzi audycji, fragmenty audycji już wyemitowanych, rozmowy z twórcami i muzykami, felietony dotyczące kultury ludowej i ludzi, którzy ją tworzą, a także całe koncerty do odsłuchania online. W czasie pandemii bardzo był ciekawy cykl folk w domu, w którym prezentowane były zespoły i ich muzyka grana przez internet. No i to już właściwie koniec. Na koniec Radiowe Centrum Kultury Ludowej dzięki dużej samodzielności, bo jest to instytucja będąca ponadprogramową instytucją w instytucji, można powiedzieć, naczelna redakcja, więc dzięki tej dużej samodzielności ma szeroki zakres działania i na pewno przyczynia się do utrwalania, promowania kultury ludowej, odpowiadając na wyzwania współczesności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mieliśmy tutaj taki szeroki przegląd różnych...
mieliśmy taki szeroki przegląd różnych form działalności, często właśnie inspirowanych, rozpoczynanych przez właśnie panią redaktor Baliszewską. Pytania po wszystkich wystąpieniach i jakieś głosy dyskusji. I teraz w kolejności, tak jak przewiduje program, wystąpienie profesora Piotra Grochowskiego z Torunia, z Instytutu Nauk o Kulturze, rozumiem, tak się to nazywa? Halo? Instytut Nauk o Kulturze, tak, UMK. Instytut Nauk o Kulturze. Religii nie ma tam. Nie ma. Nie ma. Chociaż religią też... Tak, tak, ale no, tu nawiązuję do tych dyskusji wcześniejszych, o tych dziedzinach wszelkiego rodzaju, dyscyplinach i tak dalej. Tytuł wystąpienia profesora Grochowskiego, Powrót do ustności, znak zapytania, folklor i media cyfrowe w praktykach muzycznych polskich rodzimowierców. Więc na konkretnym tutaj przykładzie pewnej grupy będzie ta kwestia przedstawiana. Zapraszam pana profesora do wystąpienia. Dziękuję bardzo panu profesorowi, dziękuję organizatorom za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę tutaj przed państwem powiedzieć kilka słów. Ja może zacznę, poproszę tutaj pana o to, żeby spróbował uruchomić prezentację, która działała, a teraz przestała działać. Ale może ona w trakcie mojego mówienia się uruchomi. Proszę państwa, jeżeli mówimy o współczesnych obiegach folkloru, to w moim przekonaniu należy wziąć pod uwagę dwa takie aspekty tych obiegów. To znaczy po pierwsze aspekt techniczny, w jaki sposób folklor jest transmitowany, przekazywany, czyli przy pomocy jakich mediów, a po drugie aspekt społeczny, czyli w jakim środowisku i w jaki sposób folklor funkcjonuje, kto, komu, w jakim celu przekazuje teksty folkloru. Jeżeli mówimy o aspekcie technicznym, to sprawa wydaje się taka dosyć prosta, to znaczy, że współcześnie współwystępują dwa sposoby przekazywania folkloru, to znaczy sposób, który możemy określić jako analogowy czy bezpośredni oraz sposób zapośredniczony, który w tej chwili najczęściej jest jednocześnie sposobem cyfrowym. W tym przekazie bezpośrednim, analogowym można by też mówić o takich dwóch typach sytuacji, czyli sytuacjach, które moglibyśmy określić jako tradycyjne, takie jak wesela, pogrzeby czy różne formy takie obrzędowe, które jeszcze funkcjonują w niektórych regionach Polski oraz sytuacje, te sytuacje, które często przez badaczy są określane mianem folkloru oraz sytuacje nowe, takie jak festiwale, koncerty, przedstawienia teatralne czy różnego rodzaju warsztaty, które przez badaczy bardzo często określane są mianem folkloryzmu. Jeżeli chodzi o przekaz zapośredniczony, no to oczywiście są różnego rodzaju środki techniczne i ich efekty ich zastosowania w postaci płyt, o których pani Maria Baliszewska tutaj szeroko też mówiła, radia, telewizji, czy obecnie bardzo ważne medium, czyli internet. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o współczesnych obiegach folkloru i tym aspekcie społecznym, to dobrym rozeznaniem tej problematyki, dobre rozeznanie przynosi książka Od folkloru do folku, której autorem jest Tomasz Rokosz. W książce tej autor wyróżnił takich pięć obiegów czy nurtów, w których funkcjonuje współcześnie folklor. To jest nurt wiejskich kapel i zespołów śpiewaczych, czyli tak inaczej mówiąc nurt festiwalowy. Nurt bardziej lub mniej profesjonalnych zespołów pieśni i tańca, nurt folkowy, nurt rekonstrukcji, który współcześnie określa się dosyć często mianem nurtu in crudo, czyli współczesnych miejskich muzyków starających się grać muzykę ludową w sposób jak najbardziej wierny jej pierwotnym brzmieniom
i stylom wykonawczym oraz nurt teatrów alternatywnych. Książka Tomasza Rokosza powstawała, została wydana już ponad 10 lat temu, ale myślę, że ta diagnoza, ona zostaje cały czas w dużym stopniu aktualna, aczkolwiek pojawiły się nowe zjawiska niewątpliwie. Wydaje mi się, że jednym z takich bardzo interesujących, ważnych zjawisk, czyli nowych nurtów, czy nowych obiegów, w których ten folklor zaczął funkcjonować, jest nurt, który można by określić mianem neopogańskim. Grupy religijne, które odwołują się do przedchrześcijańskich wierzeń i wyobrażeń, one również bardzo intensywnie czerpią z tradycji ludowej, tej tradycji XIX-XX-wiecznej. Wykorzystują również muzykę, pieśni ludowe, przetwarzają je w bardzo swoisty sposób. Jest to zjawisko takie dosyć ciekawe i ważne. W swoim wystąpieniu chciałbym w pierwszej części odnieść się do tego technicznego aspektu. Taka była zresztą tutaj sugestia czy prośba też organizatorów seminarium, żeby opowiedzieć o tym, jakie są konsekwencje tych technicznych zmian, przede wszystkim przejścia od technologii analogowych do technologii cyfrowych i do internetu, co dzieje się z folklorem i muzyką ludową. A w drugiej części powiedzieć właśnie o tym nurcie neopogańskim jako pewnym przykładzie, egzemplifikacji tego, w jaki sposób folklor może być przetwarzany, wykorzystywany właśnie w kontekście też tych nowych możliwości technologicznych. Przepraszam, ale nie mogę tutaj coś uruchomić. A państwo widzicie? Prezentacja jest widoczna, bo ja tutaj nie widzę tego ekranu. Ja może będę mówił dalej, jeszcze bym poprosił tutaj pana o pomoc techniczną. Nie wiem, dlaczego. Proszę państwa, więc należałoby zacząć od takich bardzo podstawowych spraw, dotyczących technologii cyfrowych, od specyfiki, właściwości tych technologii cyfrowych, które mają bardzo poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania folkloru we współczesnych obiegach. Po pierwsze, technologie cyfrowe mają względnie niskie koszty nagrywania i przechowywania dźwięku. I to wydaje mi się bardzo ważne. Oczywiście musimy zakupić pewne urządzenie do nagrywania czy kartę pamięci, ale w momencie, kiedy to urządzenie już zakupimy, ten koszt nagrywania dźwięku jest rzeczywiście bardzo niski, koszt przechowywania jest jeszcze niższy. Jakiś czas temu rozmawiałem z profesorem Dionizjuszem Czubalą, który już od dziesiątek lat nagrywa folklor, nagrywa różnego rodzaju opowieści i pytałem go, co się stało z nagraniami współczesnych legend miejskich, folkloru garncarzy, które on na taśmach magnetofonowych już w latach 60., 70. dokonywał. No i profesor powiedział, że niestety większość z tych nagrań po prostu nie istnieje współcześnie, dlatego że w momencie, kiedy po badaniach robione były transkrypcje, to pan profesor wykorzystywał te taśmy do kolejnych nagrań, czyli po prostu nagrania były kasowane po zrobieniu transkrypcji. Dlaczego tak było? No ze względu na koszty. Taśmy magnetofonowe były dość drogie, nie można było sobie pozwolić na zakup dużej ilości, w związku z tym te nagrania po prostu były likwidowane i znikały. Współcześnie mając do dyspozycji technologie cyfrowe, bez problemu możemy przechowywać olbrzymie ilości nagrań bez ponoszenia jakichś szczególnych kosztów. Druga specyfika technologii cyfrowej to jest łatwość i szybkość przetwarzania dźwięku.
Dźwięk zapisany cyfrowo można kopiować, można go montować, można go ciąć w sposób bardzo szybki. Nie musimy, żeby godzinę nagrań skopiować, nie musimy godzinę poświęcać czasu, tylko możemy zrobić to w ciągu ułamków sekund. I po trzecie, łatwość i szybkość dystrybucji plików dźwiękowych. Jeżeli chcemy nasze nagrania komuś udostępnić, to nie musimy tego pakować w jakąś paczkę, kopertę, wysyłać i to nie trwa kilku dni czy tygodni, tylko w ciągu ułamków sekund znowuż możemy to nasze nagranie udostępnić tysiącom czy milionom osób. Około roku 2000, tak mniej więcej, pojawia się taki typ technologii cyfrowej, który często określa się jako technologię Web 2.0. To są takie specyficzne programy, aplikacje czy platformy, które też mają takie trzy bardzo istotne cechy. Po pierwsze, są łatwe w obsłudze, to znaczy, żeby coś robić z dźwiękiem, z naszymi nagraniami, nie musimy mieć kompetencji informatycznych. To są programy intuicyjne, których możemy się nauczyć w ciągu godziny, dwóch, czy nawet czasami krócej. W związku z tym nie musimy być informatykami, żeby właśnie te nagrania obrabiać, rozpowszechniać i tak dalej. Po drugie, te technologie Web 2.0 są darmowe. Nie musimy kupować tych programów, nie musimy inwestować pieniędzy, one są nam udostępniane, jak wiemy dobrze, czy Facebook, czy Twitter, czy różne inne media jakby bezpłatnie pozwalają tam działać. Ale oczywiście firmy, które udostępniają technologie tego typu, to nie są firmy charytatywne. One muszą w pewien sposób zarabiać i zarabiają właśnie na tym, że my produkujemy te treści i umieszczamy w tych serwisach. W związku z tym te technologie mają też taką właściwość, że one motywują, w różny sposób zachęcają użytkowników do produkowania i publikowania różnego rodzaju treści, w tym treści również muzycznych. Przepraszamy za tutaj trudności techniczne. Proszę Państwa, i jeszcze ostatnią taką bardzo ważną dla sposobu funkcjonowania muzyki i folkloru muzycznego technologią, która się pojawia, jest internet mobilny i smartfon. Smartfon, który jest zaopatrzony w różne, tam jak wiemy, dodatkowe elementy, nie służy wyłącznie do rozmów telefonicznych, ale może służyć również do nagrywania dźwięku, nagrywania filmów i jakby bezpośredniego, niemal natychmiastowego udostępniania tych nagranych dźwięków w różnego rodzaju mediach społecznościowych. I to jest taka praktyka, która w tej chwili jest bardzo powszechna, że ludzie w różnych sytuacjach, na przykład na koncertach, telefonem komórkowym nagrywają to, co się dzieje i wrzucają to na swój profil na Facebooku, udostępniając niemalże w czasie rzeczywistym te wydarzenia. I teraz konsekwencje tego wszystkiego, o czym mówię. Jakie są praktyczne konsekwencje tego wszystkiego, o czym mówimy, dla funkcjonowania muzyki ludowej i dla obiegów folkloru? Można wyróżnić kilka takich konsekwencji. Po pierwsze, następuje digitalizacja wcześniejszych zbiorów archiwalnych i zmiana sposobu ich funkcjonowania w obiegu społecznym. Takie archiwa, jak chociażby archiwum Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czy archiwum etnolingwistyczne,
UMCS-u, czy nawet podejrzewam Archiwum Polskiego Radia, po zdigitalizowaniu, po przeniesieniu tego na wersję cyfrową, one się dają w dużo lepszy sposób przeszukiwać. I też, co warto podkreślić, wiele z tych archiwów publikuje duże części swoich zbiorów w postaci płyt kompaktowych czy w różnego rodzaju serwisach internetowych. Po drugie, nagraniami ludowych śpiewaków i muzykantów zajmują się obecnie nie tylko profesjonaliści, czyli profesjonalni etnografowie czy etnomuzykolodzy, ale też bardzo wiele osób, które po prostu się fascynuje, interesuje folklorem muzycznym, nagrywa w różnych sytuacjach, nagrywa ludowych śpiewaków czy muzykantów. To jest coś takiego, co można by określić jako takie oddolne praktyki etnograficzne. W związku z tym tych nagrań terenowych dzięki technologiom cyfrowym powstaje dużo, dużo więcej niż to było kiedyś. Po trzecie, sami śpiewacy, zespoły, różnego rodzaju zespoły funkcjonujące w różnych nurtach, o których wcześniej wspominałem, mogą dokonywać swoich nagrań również w sposób taki prosty i tani. To znaczy nie trzeba wynajmować drogiego studia nagrań gdzieś w Warszawie czy w innym dużym mieście. Można niemalże w domu jakimiś domowymi środkami takie nagranie wykonać i udostępniać je później, czy nagrać płytę. I to też jest takie zjawisko, które bardzo często ma miejsce współcześnie. No i wreszcie czwartą konsekwencją tej zmiany technologicznej jest praktyka udostępniania. To znaczy nie tylko nagrywanie dźwięków, nagrywanie muzyki, ale po prostu udostępnianie tej muzyki w różnych obszarach internetu, że tak powiem, za pomocą różnych technologii, zarówno nie wiem, na przykład na Facebooku, na specjalnych platformach jak SoundCloud, dedykowanych do właśnie udostępniania dźwięku, na różnego rodzaju stronach, blogach internetowych czy w dyskach specjalnych sieciowych. Tam różnego rodzaju grupy czy ludzie udostępniają muzykę i to zarówno udostępniają w sposób profesjonalny i zgodny z prawem, jak i udostępniają w sposób taki powiedzmy amatorski, oddolny i bardzo często niezgodny z prawem, czyli piracki. W konsekwencji, jakby zbierając te wszystkie elementy, okazuje się, że pojawienie się i popularyzacja technologii cyfrowych doprowadza do takiego radykalnego zwiększenia ilości i dostępności muzyki ludowej w obiegu cyfrowym. Wydaje mi się, że przeciętna osoba interesująca się muzyką ludową obecnie spotyka się z nią znacznie częściej właśnie w obiegu zapośredniczonym i cyfrowym, niż w tym obiegu bezpośrednim i analogowym. Właściwie tylko nieliczne osoby w pewnych sytuacjach mają do czynienia z takim bezpośrednim kontaktem z wykonawcami albo korzystają jeszcze z takich tradycyjnych archiwów etnomuzykologicznych. Teraz dobrze. I w związku z tym, że ta dostępność muzyki w obiegu cyfrowym, ona się znacznie zwiększa, różnego rodzaju grupy użytkowników mogą wykorzystywać tę muzykę na różne sposoby. W związku z tym ten aspekt społeczny obiegów folkloru, on się też dynamizuje. To znaczy właśnie pojawiają się nowe zjawiska, które jeszcze w tej diagnozie Tomasza Rokosza nie były rozpoznane, bo one były jeszcze, albo w ogóle ich nie było, albo były mało widoczne. Jednym z takich zjawisk, o którym wspomniałem, jest właśnie wykorzystywanie i funkcjonowanie folkloru w obiegu grup neopogańskich.
a konkretnie w obrębie słowiańskich rodzimowierców. I teraz na tym przykładzie chciałbym pokazać, jak to może wyglądać. Może kilka słów na początek warto by powiedzieć, kim są w ogóle słowiańscy rodzimowiercy. Jest to ruch religijny, który w swoich wierzeniach i praktykach obrzędowych odwołuje się do wierzeń przedchrześcijańskich Słowian. Nie należy mylić tego ruchu z ruchem odtwórstwa historycznego, z rekonstruktorami, bo takie ruchy też istnieją. W odróżnieniu od rekonstruktorów, słowiańscy rodzimowiercy, oni po prostu tak, po pierwsze nie tworzą jakby przedstawień dla publiczności, tylko jest to ruch religijny, który swoje praktyki jakby tworzy dla siebie wewnętrznie. To są to praktyki o charakterze religijnym, a nie praktyki na pokaz. W związku z tym oni też jakby nie dążą do jakiejś maksymalnie wiernej rekonstrukcji hipotetycznych form religijności przedchrześcijańskich, tylko po prostu praktykują tę religijność tak, jak ona jest użyteczna, w użyteczny sposób dla współczesnych ludzi. Ale praktykując tę religijność odwołują się oczywiście do źródeł dotyczących religii przedchrześcijańskich Słowian i są to przede wszystkim źródła historyczne, archeologiczne, lingwistyczne oraz źródła etnograficzne, które dotyczą kultury ludowej XIX i początku XX wieku. Do tych źródeł etnograficznych odwołują się dlatego, że jak chyba dobrze wiemy, te źródła historyczne i archeologiczne, one są mocno niekompletne. W przypadku polskiej kultury przedchrześcijańskiej właściwie niewiele można powiedzieć na ten temat. Natomiast jeżeli neopoganie chcą praktykować tę religię, no to muszą te swoje praktyki religijne z czegoś stworzyć, to znaczy trzeba wypełnić te hipotetyczne wyobrażenia o religii przedchrześcijańskich Słowian jakimś konkretem, który pozwoli na to, że ludzie spotykając się na obrzędzie będą wspólnie wykonywać jakieś praktyki. I w związku z tym odwołują się do źródeł etnograficznych i między innymi z tych źródeł etnograficznych wyciągają pieśni ludowe. Są to zarówno pieśni polskie, przede wszystkim pieśni polskie, ale także czasami pieśni ukraińskie, czy białoruskie, albo bułgarskie, które są tłumaczone na język polski i wykonywane w wersjach polskojęzycznych. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować trzy, może cztery, nie wiem ile czasu tutaj mamy jeszcze, takie przykłady tego, w jaki sposób te polskie pieśni ludowe w praktykach rodzimowierczych, w jaki sposób one są wykorzystywane i skąd one pochodzą. Pierwszy przykład będzie to pieśń o incypicie Będziemy się krężyli, która wykonywana jest w trakcie obrzędu plonów. Obrzęd plonów to jest obrzęd odprawiany w momencie jesiennej równonocy. Tutaj przykład z gromady Raruk z Poznania z roku 2019, nagrany przeze mnie właśnie w trakcie badań terenowych. Podniesiemy ten snop z pieśnią. Będziemy się krężyli, oj, będziemy się krężyli, bośmy żyteń kadożeli, bośmy żyteń kadożeli, bośmy żyteń kadożeli, jaż nas ręce rozboleli, kołem gospodarzu. Za stołem.
Tak, źródłem tej pieśni, jak być może część czy większość z Państwa rozpoznała, jest nagranie Anny Malec, które zostało opublikowane właśnie na wspomnianej płycie z serii Muzyka źródeł. W tomie trzecim, bodajże to był tom trzeci Lubelskie. I to jest jakby bezpośrednie źródło, z którego rodzimowiercy w tym przypadku skorzystali. Drugi przykład to jest pieśń o incypicie Poświatajcie bogi, goście nasze, które wykonywana jest w trakcie obrzędu stado. Obrzęd stado jest to obrzęd, który organizowany jest w okresie zielonych świątek. Jest to taki dosyć specyficzny obrzęd, którego jakby taką osią jest wyobrażenie, że para boska Łado i Leli wstępuje na ziemię i wędruje pomiędzy ludźmi, którzy składają tej boskiej parze ofiary. Fragment, który zobaczymy, jest takim fragmentem wstępnym, kiedy jakby wchodzi się do kręgu obrzędowego i następuje oczyszczenie przed wejściem do tego kręgu obrzędowego. A ponieważ mowa jest tutaj, czy istotą obrzędu jest małżeństwo boskie, to w tym obrzędzie rodzimowiercy bardzo intensywnie wykorzystują różne pieśni weselne. Goście nasze, Łado, Łado, poświatajcie ich, wy gospodarze, Łado, Łado. Tatusio wyszedł i poświatał, Łado, Łado. I poświatawszy, drzewnie zapłakał, Łado, Łado. Jest bowiem co różnie cię Bóg strada, Łado, Łado. Niech cię Bóg strataje, co dolą rozdaje, Łado, Łado. Matusia my... Pierwotnym źródłem tej pieśni jest zapis Oskara Kolberga, który został opublikowany w tomie 17 Lubelskie, ale w tym wypadku rodzimowiercy nie korzystają z Kolberga, tylko wykorzystali nagranie Kapeli Brodów, które ukazało się na płycie Tańce Polskie. Ten plik, dokładnie plik pochodzący z tej płyty, był rozpowszechniany wśród rodzimowierców jako taki plik instruktażowy, z którego uczyli się tej pieśni. Trzeci przykład to jest przykład dotyczący obrzędu Szczodrych Godów, który odprawiany jest w momencie zimowego przesilenia. Elementem tego obrzędu jest pojawienie się turonia w trakcie biesiady, która odbywa się już po takim ścisłym obrzędzie. Pojawia się turoń i w trakcie występu turonia wykonywana jest tutaj akurat w tym przypadku, czyli w gromadzie żertwa z Bydgoszczy, wykonywana jest pieśń o incypicie Kiedy Swaruk we drzwi puka. Kiedy Swaruk we drzwi puka, tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ tę pieśń
Znamy z kilku nagrań i z kilku wersji w tym obiegu cyfrowym. Jest to pieśń, która również została utrwalona na płycie z serii Muzyka Źródeł w części sierackie, wykonywana przez panią Janinę Kosatkę. Natomiast oprócz tej wersji istnieje również w obiegu wersja wykonywana przez Kapelę Brodów, nagrana na płycie Pieśni i Melodie na rozmaite święta. Natomiast bezpośrednim takim źródłem, z którego rodzimowiercy uczą się tej pieśni, jest nagranie jednej z takich liderek śpiewu wśród rodzimowierców, nagranie po prostu w postaci pliku dźwiękowego, który jest udostępniany na dysku sieciowym i z tego nagrania rodzimowiercy uczą się tego. Jedy sparu, bez drzwi puka. To jest właśnie to nagranie instruktażowe. Matka. I czwarty przykład, taki chyba najciekawszy, czy też najbardziej skomplikowany, to jest pieśń, która przez rodzimowierców określana jest jako Sol Invictis, wykonywana w okresie też Szczodrych Godów. Tutaj przykład wykonania tej pieśni w trakcie biesiady po obrzędzie. Rzeczekimy wiecie dzisiaj przy boku. Hejcie i nody na wiela swarzy, co Bóg dzieci na niebie. Hejcie i nody na wiela swarzy, co Bóg dzieci na niebie. Szczodry zgody słońca wstanie z wróżbami. My szczodraki rozdajemy garściami. Hejże i nody na dyna swarzy, co Bóg dzieci na niebie. Hejże i nody na dyna swarzy, co Bóg dzieci na niebie. Oj, Buracy. Tutaj sprawa jest bardziej złożona, ponieważ jak część z Państwa zapewne wie, pierwsze źródło tej pieśni to jest Mioduszewskiego. W pastorałkach Mioduszewskiego ten zapis się pojawia. Natomiast w przypadku rodzimowierców dochodzi tutaj do swoistej takiej przeróbki tego tekstu chrześcijańskiego, który jest wykorzystywany, sama melodia i elementy tego tekstu są wykorzystywane, natomiast napisany został nowy tekst, który jakby uwzględnia wierzenia rodzimowiercze. Źródłem tej pieśni jest nagranie i klip takiego zespołu Żywioła, który dokonał właśnie tego opracowania. Tu już może nie będę prezentował tego nagrania, bo czas umyka, ale również pojawia się plik instruktażowy, który służy do nauki tej pieśni, czyli bezpośrednio rodzimowiercy nie korzystają z nagrania Żywiołaka, tylko korzystają ze własnych jakby wykonań takich instruktażowych. I teraz kończąc już kilka wniosków. Znaczy, jak widać na tych przykładach, źródłem pieśni ludowych wykonywanych w trakcie spotkań i obrzędów grup rodzimowierczych najczęściej są nagrania funkcjonujące aktualnie w obiegu cyfrowym. Są to nagrania albo w postaci płyt kompaktowych, albo w postaci publikacji w takich serwisach jak YouTube czy SoundCloud, czy bardzo często pliki dźwiękowe udostępniane w postaci dysków sieciowych. To znaczy ktoś z grupy rodzimowierców przygotowuje taki zestaw pieśni na przykład na Szczodre Gody w postaci plików dźwiękowych, umieszcza go na dysku i z tego dysku rodzimowiercy sobie pobierają te pliki i stamtąd się uczą tych plików. Nauka pieśni odbywa się tutaj przede wszystkim w takim przekazie zapośredniczonym, to znaczy te pliki właśnie odsłuchuje się, głównie na telefonach komórkowych. Również teksty pieśni są rozpowszechniane w ten sposób. Bardzo często
dokonuje się transkrypcji takich pieśni i w postaci pliku tekstowego dołącza się do takiego dysku, można sobie to ściągnąć i w trakcie już wykonywania tej pieśni posługują się bardzo często tekstem, który jest albo wydrukowany, albo po prostu z telefonu komórkowego ten tekst się odczytuje. Oprócz tego przekazu zapośredniczonego, oczywiście istotny jest również przekaz bezpośredni, bo mamy tutaj do czynienia ze śpiewem w trakcie obrzędu, z próbami tego śpiewu, przed obrzędami na przykład odbywają się próby śpiewu. Mamy do czynienia ze śpiewaniem w trakcie biesiady po obrzędzie i w różnych sytuacjach towarzyskich, na przykład w trakcie podróży samochodem na obrzędy, które odbywają się często w jakiejś odległości większej od miejsca zamieszkania. Śpiewa się po prostu pieśni, które później będą też śpiewane w trakcie obrzędu. Więc ten przekaz bezpośredni, ustny jest tutaj również bardzo ważny, niemal tak ważny jak ten przekaz zapośredniczony. Te pieśni mogą podlegać bardzo charakterystycznej obróbce, to znaczy usuwa się z nich elementy, jeśli chodzi o treść, usuwa się elementy chrześcijańskie i uzupełnia się je pewnymi motywami, które pasują do wierzeń rodzimowierczych. Nie jest to jednak taka rekonstrukcja, która polega na odtwarzaniu jakiejś hipotetycznej, pierwotnej wersji pieśni. Są to takie przeróbki, które mają sfunkcjonalizować te pieśni, czyli dopasować je do aktualnej sytuacji i do potrzeb tych ludzi, którzy chcą po prostu te pieśni śpiewać. Po trzecie, mamy tutaj do czynienia z powrotem, moim zdaniem, do takiej pierwotnej sytuacji wykonawczej i to jest właśnie to, co sygnalizuje w tytule wystąpienia, czyli powrotem do ustności. To znaczy pieśni te, chociaż są poznawane z tego obiegu internetowego, zapośredniczonego, one są na powrót wprowadzane do obiegu ustnego. Ona, ich jakby podstawowa forma funkcjonowania, podstawowa forma wykonywania, to jest śpiew w sytuacjach obrzędowych i w sytuacjach towarzyskich, w takim kontakcie bezpośrednim twarzą w twarz. I po czwarte wreszcie, a tu jeszcze warto dodać, że w odróżnieniu od tego nurtu folkloryzmu czy folku, te pieśni są wykonywane właśnie w takich sytuacjach spontanicznych, czy oddolnych, czy nieinstytucjonalnych, to znaczy nie ma żadnych domów kultury czy innych instytucji, które organizują spotkania rodzimowierców, tylko oni sami jakby z własnej potrzeby te spotkania organizują i oni są odbiorcą tych pieśni, które wykonują, czyli nie ma tutaj jakby tego podziału na widownię, publiczność słuchaczy i wykonawców, tylko wszyscy jakby współuczestniczą na równych prawach w tej sytuacji wykonywania pieśni. I po czwarte wreszcie, czwarty taki wniosek, który wypływa z tego, to jest taki, że w praktykach muzycznych rodzimowierców śpiewanie pieśni czy wykonywanie muzyki nie jest ujmowane w kategoriach estetycznych, jako jakaś forma prezentacji swoich dokonań, czy twórczości, czy prezentacji swojej kultury. Pieśni te na powrót tak naprawdę stają się elementami obrzędów lub takich sytuacji towarzyskich. Czyli w moim przekonaniu właśnie tutaj znowuż następuje pewien powrót do ich pierwotnych funkcji, czyli przede wszystkim funkcji takich religijno-magicznych, no i funkcji społeczno-integracyjnych. Ten brak takiego nacisku na estetykę wykonania, on być może jest też takim powodem, przyczyną, dla którego mało etnologów czy etnomuzykologów interesuje się tą pieśnią, tym typem wykonania i tym obiegiem. Być może on jest właśnie w jakiś sposób rozczarowujący pod względem takiej poziomu estetycznego wykonania, ale w moim przekonaniu jest to zjawisko bardzo ciekawe z dwóch powodów. To znaczy po pierwsze dlatego właśnie, że tutaj bardzo ładnie widać i ciekawie widać, jak te obiegi się zazębiają, to znaczy obieg cyfrowy i zapośredniczony z tym obiegiem bezpośrednim i analogowym, że następuje tu jakiś rodzaj powrotu do tej ustności. A po drugie ważne jest to, że w moim przekonaniu jest to obieg produktywny. To znaczy, że w tym obiegu rodzimowierczym, neopogańskim pojawiają się nowe zjawiska, ale pojawiają się też nowe warianty
pieśni ludowych i dlatego chyba warto się temu uważnie przyglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trochę daliśmy więcej czasu, bo był on zaoszczędzony wcześniejszym, krótszym wystąpieniem. Te zmiany funkcji to jednak to nie jest wymysł moim zdaniem właśnie tych rodzimowierców, bo ja znam przykłady wcześniejsze, kiedy na Święto Jabłoni w maju śpiewano jako centralną pieśń jabłoneczkę z wesela, prawda? Czy pieśń o chmielu, chmielu na chmielakach w Krasnym Stawie, a te chmielaki to przecież nic innego jak co, jak promocja piwa. I więc to takie zmiany też wcześniej następowały w różnych innych sytuacjach i tutaj akurat jest, myślę, sporo różnych innych przykładów. Dziękuję jeszcze raz za ciekawe przedstawienie i teraz kolejny przykład działania internetowego. Pani Monika Pietraszkiewicz, jeszcze Radio Lublin, ale już niedługo, tak, inna instytucja. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i raz jeszcze dziękuję organizatorom za możliwość przedstawienia się Państwu, pokazania swojej działalności. Tutaj moi świetni przedmówcy wprowadzili Państwa w teorię, ale grono, które tutaj się znajduje, to nie jest przypadkowe, więc wszyscy Państwo pewne rzeczy wiecie, więc pozwolę sobie zacząć troszeczkę nietypowo, czyli od autopromocji, bardzo krótkiej autopromocji, która doprowadzi do momentu, w którym teraz jestem. Chciałbym Państwu opowiedzieć o dwóch sytuacjach magicznych, o dwóch momentach odczarowania, które miały miejsce w moim życiu. Moja przygoda, bo bardzo lubię tak określać to, co robię w dziedzinie kultury tradycyjnej, moja przygoda z kulturą tradycyjną trwa od ponad 30 lat, kiedy jako małe dziecko w wakacje trafiłam do ośrodka kultury. Ja pochodzę z Janowa Lubelskiego, miejscowości, która dosyć prężnie działa w dziedzinie kultury tradycyjnej. I z nudów po prostu poszłam sobie do Domu Kultury na zajęcia teatralne. Okazało się, że pani, która prowadzi zajęcia, stwierdziła, że ładnie śpiewam, no to założymy zespół śpiewaczy. No i jak założyłyśmy zespół śpiewaczy, który nazywał się Małe Janowianki, tak zaczęłyśmy brać udział w różnych przesłuchaniach. I wszystko było fajnie, bo sprawiało nam to bardzo dużo frajdy. Występowałyśmy w pięknych strojach, było barwnie, kolorowo, bardzo ciekawie. Tylko członkiem jury w tych przeglądach był nasz postrach. Tym postrachem był profesor Jan Adamowski. Profesor Jan Adamowski miał duży problem z naszą gwarą, więc ćwiczyłyśmy uparcie. Nie przechodziłyśmy do Kazimierza, ale to nic. Ćwiczyłyśmy dalej. Aż któregoś dnia okazało się, że dostałyśmy się i to był ta pierwsza sytuacja magiczna, ten pierwszy moment odczarowania. Dostałyśmy się do Kazimierza, gdzie z panią Janiną Chmiel w konkursie Duży Mały, tutaj na scenie, na małym rynku, zajęłyśmy pierwsze miejsce. I od tej pory zaczęło się dziać. Zaczęło się dziać w ten sposób, że zaczęłyśmy próbować jako zespół swoich sił również na festiwalach eurofolkach. Jeździłyśmy do Sanoka, jeździłyśmy do Płocka. Tam zajmowałyśmy miejsca. Patrzyłam, jak pojawiał, jak tworzył się folk, bo zespół Warszawia Manta. Więc ostatnio nawet zastanawiałam się, co się z nimi dzieje. Jakoś z braku czasu nie sprawdziłam, czy coś wydają. W każdym razie już wtedy byłam zafascynowana tym wszystkim, co się dzieje. To były niesamowite sytuacje, nie tylko te sceniczne, ale to wszystko, co się działo wkoło dla małego dziecka, które wyjechało na Eurofolki i zarobiło 70 zł w 96 roku. To było naprawdę wow. Później Kazimierz. Kazimierz, kiedy uciekałyśmy oknem, żeby móc wziąć udział w tym wszystkim, co się dzieje tutaj wkoło. W tamtych czasach, końcówka lat 90., rynek kazimierski żył. Tutaj wszyscy grali, śpiewali, przyjeżdżali bardzo różni ludzie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wtedy uczestniczył w festiwalach, ale to wyglądało troszeczkę inaczej. Ja bardzo się buntowałam w momencie, kiedy media się pojawiły i zaczęły sobie grodzić od sceny, bo to już nie był ten klimat.
I tak powoli, powoli doszliśmy do momentu, gdzie... jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałabym się pochwalić i która też była takim fajnym elementem magicznym w moim życiu, to było to, że w tym Domu Kultury, jak chodziłam na te próby, byli tacy starsi panowie. I oni bardzo chcieli przekazywać swoją wiedzę, uczyć na skrzypcach na przykład. No, próbowałam tego, no niestety, niestety, nie zagram nic na skrzypcach. Teraz mogę się poszczycić tym i mogę się pochwalić tym, że moim nauczycielem, który próbował mi wpoić wiedzę gry na skrzypcach, był pan Bronisław Dudka, świętej pamięci, kapela Dudków. Moim drugim nauczycielem jest jeszcze żyjący i różnie z jego zdrowiem bywa, ale trzymamy kciuki, pan Stanisław Głaz. Osobą, którą już wymieniłam, z którą występowałam na scenie, była pani Janina Chmiel, także słynna śpiewaczka z okolic Janowa Lubelskiego. To są osoby, z którymi obcowałam na co dzień, które mnie wychowywały od małego. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby dojść, jak zwykle strofuje mnie pan profesor Adamowski, że ja zawsze bardzo szeroko biorę temat, więc dlatego mówię szybko, bo chcę państwu to opowiedzieć i zarazić może troszeczkę tym bakcylem. Może jeżeli ktoś tutaj jest niezdecydowany jeszcze albo chce wybrać tę drogę, to chcę go przekonać do tego, że warto. Więc powoli, powoli ta moja droga z kulturą tradycyjną doprowadziła do momentu, kiedy musiałam wybrać kierunek studiów. Z racji doświadczeń, które miałam w Domu Kultury, z racji tych wyjazdów i tego wszystkiego, co tak bardzo mnie zafascynowało, co było tak dla mnie kolorowe i co sprawiało, że biegałam na te próby z radością, a nie za karę, wybrałam kulturoznawstwo. Kulturoznawstwo wtedy funkcjonowało drugi rok, więc jestem drugim rocznikiem kulturoznawstwa. Tak, chyba pan profesor potwierdza. I ukończyłam te studia. Z racji tego, że dalej chciałam działać w kulturze tradycyjnej, załapałam się na staż do Radia Lublin i tutaj zaczęłam pracować również z panią Bogumiłą Nowicką. Przyjeżdżałyśmy na festiwale, przyuczałam się, co doprowadziło do momentu, kiedy dostałam swoją audycję. Audycja była od początku do końca moim projektem autorskim, nazywała się Z folklorem na ty. Mówię była, ponieważ od roku nie ma jej już na antenie Radia Lublin. Została ściągnięta przez 3 lata. Mogliście państwo słuchać jej w sobotę. Od godziny 6 do 7 była emitowana na antenie Radia Lublin. W trakcie tych lat, kiedy miałam do czynienia, kiedy trwała ta przygoda, dalej trwa, ale kiedy miałam do czynienia z ludźmi, z twórcami, od tego małego dzieciątka do chwili obecnej, spotkałam się z wieloma przeszkodami, które mogłyby mnie zrazić do tego, żeby nic nie robić już dalej. Nie wiem, sytuacje, które bardzo często przychodzi mi do głowy, to były sytuacje na Eurofolku w Płocku, kiedy szłyśmy w stroju, a ktoś zaczął się wyśmiewać, o wiśniary idą. Nie wiem dlaczego, skąd takie skojarzenie, ale były takie sytuacje. Było nam trochę przykro, ale z racji tego, że dalej to robiłyśmy, nie przeszkadzałyśmy i w tych strojach chodziłyśmy. Niestety takie sytuacje, może już nie w taki ekstremalny sposób, jak to mówię, że wieśniary, ale zdarzają się do dziś. Jednak my jako popularyzatorzy kultury tradycyjnej spotykamy się, myślę, że tutaj państwo przyznacie mi rację, z wieloma przeciwnościami. Jest trudno przekazać materiał szerszemu odbiorcy. Dlatego po tym, jak nie miałam już co zrobić z setkami nagrań archiwalnych, z rozmowami z ludźmi, z którymi spotykałam się w Kazimierzu podczas imprez, które mnóstwo imprez odbywa się w Lublinie, można się spotkać, porozmawiać. Ci ludzie bardzo chętnie rozmawiają, dzielą się swoją wiedzą. Stwierdziłam, że spróbuję swoich sił w internecie właśnie, o czym mówili moi przedmówcy, więc nie będę tutaj się rozdrabniać i przytaczać przykładów, jak to funkcjonuje. I stworzyłam serię podcastów. Napisałam projekt dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymałam stypendium. I to jest drugi moment, taka sytuacja magiczna i druga sytuacja, gdzie nastąpiło pewne odczarowanie.
Bo nie jest tak, że ja w tym internecie nic nie robiłam. Robiłam bardzo dużo, ale dopiero w momencie, kiedy dostałam stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego, to wszystko ruszyło z kopyta. Naprawdę nie wiem jakim cudem, ale tak się stało. Moich podcastów możecie Państwo posłuchać na platformie, na platformach podcastowych, na SoundCloudzie, na YouTubie również i na Facebooku. Są one, przygotowywuję takie mniej więcej 20-minutowe, bo niektóre mają troszeczkę mniej, niektóre mają troszeczkę więcej. Są to rozmowy z twórcami, są to fragmenty muzyki. Jeżeli mam jakieś własne nagrania, to je wykorzystuję. Jeżeli są to materiały archiwalne, które mogę udostępnić, bo Radio Lublin posiada bardzo dużą bazę, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną, to również wykorzystuję. I są to pliki, które, z których można się uczyć, bo ja jako dziennikarz spotkałam się też z wieloma prośbami o udostępnienie plików dźwiękowych dla młodych ludzi, którzy chcieliby się uczyć. To jest właśnie ten problem, że niestety rokrocznie moi rozmówcy, już około 10 osób niestety nie ma z nami, więc rokrocznie twórcy od nas odchodzą i ci młodzi, którzy nawet chcą się uczyć, to naprawdę nie mają już tego źródła. Więc te podcasty, które przygotowują, mają służyć temu, żeby zainteresować, żeby jeżeli ktoś ma potrzebę, może do mnie napisać. Ja służę pomocą, radą i również wiedzą i znajomościami, że mogę jakieś pewne dźwięki, czy z mojego archiwum, czy z archiwum radiowego przygotować, udostępnić i do czego dążę, już kończąc, bo nie chcę przedłużać. Drodzy Państwo, młodzi ludzie, jeżeli chcielibyście i czujecie w sercu kulturę tradycyjną, to nie bójcie się, trzeba wierzyć w to, co robicie, to co robicie i uparcie dążyć do celu, aż w którymś momencie ten moment odczarowania nastąpi i wtedy stwierdzimy, że warto było wszystkie znosić te niedogodności i jak to mawia mój mentor, pan profesor Adamowski, nie przejmować się, robimy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i nie wiem, czy mam wyjść teraz już, czy... No ale wróćmy do tematu. Mamy podanych tutaj sporo przykładów funkcjonowania folkloru współcześnie w różnych obiegach, od radia, które to oczywiście od początku było chyba w takiej sferze medialnej początkiem naszym najważniejszym i źródłem do tej pory jest bardzo istotnym. I przykład bardzo konkretny, jednostkowy pani Moniki, jako działalność taka bardzo zindywidualizowana. No i generalnie jest o czym rozmawiać, jest o czym rozmawiać. Zachęcam do krótkich refleksji krótkich, pytań też krótkich, bo za 5:12 musimy skończyć. Proszę bardzo, kto pierwszy? Nie ma chętnych? No jest tutaj profesor Bartmiński, bardzo proszę. Chyba z racji wieku, jako emeryt, juror i emeryt równocześnie. Jestem pod wrażeniem tych wystąpień. Muszę powiedzieć, że wszystkie były świetne. Najbardziej mnie ucieszyła pani Monika, która w pewnym sensie jest moją wnuczką, dlatego że jest uczennicą profesora Adamowskiego. No a nie da się ukryć, Janku, że doktorat robiłeś u mnie. Także jest pani zresztą dzieckiem Festiwalu Kazimierskiego, bo słyszę tutaj o tych małych Janowiankach, to myśmy dawali jako jurorze wam nagrodę właśnie. Ja byłem jednym z tych i to wielka radość dla mnie, że mogłem panią tu widzieć i tak dobry użytek pani zrobiła z tych swoich poczynań. I jeszcze dodatkowo poczułem się swojsko, kiedy pani powiedziała, że pani pracuje w radiu i że to jest z folklorem na ty, a ja byłem razem z panią Jurek
Kowską czy Jurkiewicz? Jurkiewicz współautorem audycji Zmalowanej skrzyni. Myśmy pracowali w Lubelskim Radio i tam no, trochę tych nagrań zostało. Najciekawsze to było spotkanie z Radejem, starym skrzypkiem, który już nie był na wesela zapraszany, ale na odprawiał poprawiny. To był świetny skrzypek Radej z Gorajca i on no, trafił do publikacji lubelskiej i w ogóle no, zostawił trwały ślad. Ale dziękuję, że pani wystąpiła. To było bardzo optymistyczne, co pani powiedziała. Natomiast chcę powiedzieć o dwóch referatach tych wcześniejszych. Pani Marysia Baliszewska no, jest zasłużona jako twórczyni tego Radiowego Centrum Kultury Ludowej. To był świetny pomysł i on owocuje na wiele sposobów i on zachował muzykę in crudo, to znaczy ślady tej najbardziej autentycznej. I tego autentyzmu, który poświęca cała ta piękna seria Muzyka Źródeł, brakuje w tym, o czym mówił pan profesor Piotr Grochowski. Jak widzę te nagrania, to urazi mnie, dopóki jeszcze śpiewy idą, teksty, to jeszcze, ale jak już pokazują te inscenizacje, to tam razi sztuczność. Pan mówi, że to jest religijne ożywienie, działalność religijna. Nie, to jest po prostu teatr, to jest inscenizacja i to bardzo kiepskiej jakości, bardzo kiepskiej jakości. Oralność, cieszy mnie, że pan wraca do, podkreśla wagę oralności. Ja miałem okazję bronić tej oralności jako wyznacznika folkloru długie lata w konflikcie w pewnym sensie z profesorem Hernasem, z profesorem Solimą, z panią Simonides. Także oni uznali, że folklor przechodzi już na etap pisanej formy, że jest w formie pisanej. Tak, oczywiście też, ale ustność jest jednak podstawowym, najważniejszym. Ustność w sensie także aksjologicznym, o czym Sulima pisał przekonująco. Ale tutaj ta ustność, to się do czego ogranicza? Dźwięk? No co tam jeszcze? Tekst i tyle. Ale gdzie jest kontekst cały? Tu nie ma kontekstu. Ci ludzie, którzy wykonują te niby to religijne jakieś inscenizacje, oni... No przecież widać, że oni nie wierzą w to, co robią. To są nawet te stroje, przecież są śmieszne, bo to są jakieś takie imitacje. Oni nie, tutaj brakuje elementu wiary, czyli tego elementu podstawowego, który tworzy z religii, tworzy coś poważnego, a to jest po prostu niepoważne. I jeszcze na koniec powiem, jest, w Kazimierzu spotkałem się nie w Kazimierzu, na tej konferencji, która była z jubileuszem Adamowskiego połączona, ktoś użył słowa, które mi się bardzo spodobało. Folklor autentyzowany. Pojawiło się takie słowo. Nie wiem, czy państwo spotkaliście się. Folklor autentyzowany. To są właśnie ci, którzy z pietyzmem podchodzą do tradycji i rekonstruują, naśladują. Nie, rekonstrukcja to może nie najlepsze słowo. Właśnie autentyzowany, bo chcą wejść w skórę tych wykonawców tradycyjnych. Podpatrują, jak oni śpiewają, jakie maniery, jak styl wykonawczy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to chcą odtworzyć i to jest bardzo właściwy kierunek. Mnie się bardzo podoba to słowo. Autentyzowany. Ja to kupiłem na swój użytek. Nie tyle stylizowany, nie tyle rekonstruowany, co autentyzowany. I tego mi brakuje, panie Piotrze, właśnie w tych inscenizacjach. Uwaga nie do profesora. To jest uwaga ta ostatnia nie tyle do profesora, co do zjawiska, co do samego zjawiska. Co do zjawiska, to mnie tam na przykład tak troszeczkę rozśmieszyła sprawa tej pastorałki, bo niby do
przedchrześcijańskich tradycji się próbuje nawiązywać, a powszechnie wiadomo, że pastorałki to najdawniej i chyba nie akurat ten przykład, to jest XVII czy XVIII wiek i tyle, no a gdzie tam do okresu przedchrześcijańskiego. Proszę. Jeszcze chcę dopowiedzieć, że co mnie osobiście raziło i razi w tych tak zwanych rodzimowiercach, to ich taki ostry antychrześcijański nastawienie. I to ja nie rozumiem tego. Można mieć dystans do chrześcijaństwa, ale nie odmawiać wartości, a w ogóle nie próbować eliminować, bo to jest chore. Nie możemy eliminować tego, co wzbogaciło naszą kulturę, tak bardzo wzbogaciło. Oczywiście to rodzimowierstwo to jest mitologizacja, to jest rodzaj zafałszowania jednak, bo ani rodzime to nie jest, bo przecież to są uniwersalne motywy, które jak badacze religii porównują mity o stworzeniu świata, to znajdują bardzo wiele różnych elementów w różnych kulturach. Nie ma rodzimej kultury tradycyjnej. Ona jest niesłychanie głęboko związana na różne sposoby z kulturą innych narodów. I to słowo rodzimowierstwo, tu jest już pewne założenie fałszywe moim zdaniem, że jest możliwe dotarcie do tych rodzimych korzeni. Nie. My im się głębiej w tradycję wpatrujemy, tym więcej odkrywamy rzeczy wspólnych. No ja znam książkę Łowmieńskiego, Religia Słowian i ich upadek. No tam jest niesłychanie ubogie ten zapis. Łowmieński stwierdził, że nawet nie można odtworzyć etyki, czy była jakaś etyka pogańska. Nie, on twierdzi, że to było zbyte jakichś elementów moralnych, etycznych, wskazań jak żyć. Były praktyki, one są udokumentowane. Natomiast to rodzimowierstwo jest po prostu rodzaj teatralizacji. To jest zabawa. I pozbawiona elementu wiary i autentycznej oralności. Dziękuję. Tam jeszcze pani profesor, później kolega i później jeszcze ktoś. Tak, no ja tak trochę ad vocem. Najpierw się zastanawiałam, czy wypada zadać to pytanie przede wszystkim panu profesorowi, ale być może panie też będą miały coś na ten temat do powiedzenia. Ad vocem dlatego, że no właśnie jakby zainspirowała mnie wypowiedź też profesora Bartmińskiego na temat tych rodzimowierców. Sprawdziłam, że jest to jednak zarejestrowana grupa wyznaniowa, tak? Dobrze mówię. W 95 roku, więc już ma jakąś tam tradycję we współczesnym świecie. Dlaczego się bałam zabrać głos? Dlatego, że nie znam tej grupy od środka. Jak również nie znam od środka takich grup, na przykład wiosek indiańskich, czy podobnych grup, ale spotykałam ludzi, którzy byli, funkcjonowali w takich grupach, a potem nie funkcjonowali. I teraz już tak bardziej do teorii. Czy to nie jest tak, że to jest nie przekaz w formie teatru, nie ten typ obiegu, tylko w formie takiego teatru życia, zorganizowania takiego teatru życia, w który się przez jakiś czas bawimy. Ja przepraszam, jeżeli tu jest ktoś wyznawcą, nie chciałabym nikogo obrazić, bo myślę, że chyba chodzi o to, że na jakiś czas ludzie rzeczywiście wierzą, skoro przekonali no, w odpowiednie władze, żeby to taki związek religijny zarejestrować. Ale no, mimo wszystko jest to jakaś przejściowa forma życia, w którym funkcjonuje również, w której funkcjonuje również muzyka. I jest to jakiś obieg, którego mi brakuje, jakiś rodzaj obiegu, który nie został chyba nazwany tak do końca w tych rodzajach obiegu. Dziękuję bardzo. No my tutaj też oczywiście do końca niczego nie nazywamy i nie chcemy nazywać. Traktujemy to jako pewien początek. Dziękuję panie profesorze. Wypowiedzi do trzech. Na seminarium w Kazimierzu dotyczące kultury ludowej. Przede wszystkim chciałbym się odnieść do pań, czyli do pani Moniki.
z podziękowaniem, że pani przypomniała, tak jak pani redaktor Baliszewska, pewnie wiemy, co to był Eurofolk, tam się chyba spotkaliśmy. Nie powiedziała pani jeszcze o Baranowie, o dziecku w folklorze i tak dalej, i to tak prawda, dalej. Ale tam również byłam. Widzi pani, no dziś się tam ocieraliśmy mimo wszystko o sobie. I tak, ma pani rację, pani tu podała parę bardzo ważnych rzeczy, na przykład inność i nie ma tradycji dla folkloru, ale to tamci ludzie byli ubodzy, a nie pani. To oni byli biedni, a pani była bardzo bogata. I bezczelność nie ma granic, no jak mogło tak być, że pani nagle była bogatsza od nich? Nie, to jest nie do przyjęcia. Przekaz do tego. Nie ma w państwa wypowiedziach tylko fragmentarycznie zagrożeń. Internet nie działa tam, gdzie powinien, czyli część Polski jest z tego wyłączona. Jestem mieszkańcem wsi, wiem, jak to wygląda na wsiach i wiem, jaki ma to dostęp. Łatwość pozyskania przez pewne środowiska jest wielkim zagrożeniem, bo jest eksploatacja na maksa, bo my wiemy jak, my wiemy co i wiemy jak napisać i już jesteśmy do przodu, a inni, to inni, no niech będą też tak cwani. Tu jest duże zagrożenie tego biorąc. Wielkie podziękowanie jako twórca ludowy, działacz Stowarzyszenia Twórców Ludowych dla Radiowego Centrum i dla pani redaktor za muzykę na płytach, która się cieszy nie tylko w Polsce wielkim uznaniem. To jest wielki skarb, o czym trzeba tu mówić. Zagrożenia, zagrożenia takie, że też jest tej muzyki coraz mniej, bo ja pamiętam ten zły ustrój, za którym nie tęsknię, ale pamiętam naszą dostępność do radia, która wtedy była i ona była troszkę inna niż dzisiaj i za tym tęsknię, nie za ustrojem, żeby była jasność, nie za ustrojem, ale za tym, co radio wtedy robiło dla kultury ludowej, dla twórców, za tym tęsknię, pani redaktor. Tak, to mogło być inaczej. Przestawianie godzin, a może program upadnie, przypomnijmy też, przestawienie z 12 na 15:15 było sabotażem. Nazwijmy to po imieniu. To był sabotaż, który była nadzieja, a program się nie przyjmie i będziemy może mogli go na te. Na OKK, na Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, mówienie przez redaktora, którego cenię, jesteśmy po imieniu, że muzyka ludowa to jest obciach, dlatego się nie puszcza, to zapytałem, kto nie słucha Rata z Radiem? No słuchamy. A Polka Dziadek, a to jest ludowa? No inżynier mamo nie lubiał tylko piosenki, które znał, innych nie uznawał. To jest, rejs się powtarza, czyli słaba edukacja, gdzie trzeba bardzo wiele zrobić, żeby ona była, żeby ludziom pokazać. Młodzi ludzie nie wiedzą. No przepraszam, Disco Polo robi swoje, ale tam są pieniądze. Dlaczego tu nie włożyć? Państwo ma obowiązki. Do pana wypowiedzi, no to jestem, powiem tak. Jestem rzeźbiarzem ludowym, potomkiem kowala, mieszkającym na wsi, interesującym się troszkę światem i tym. Jestem przerażony. Ja, Ryszard Rabeszko, mieszkaniec wsi, jestem przerażony. Powrotem do czego? Do trzech figurek światowida, bo Zbrucz, Gniew i Wolin i więcej nic. Do niemożności panteonu bóstw słowiańskich, bo nie wiemy, to są domysły. Sztuczność i teatr pokazywany. Pani powiedziała tu o wiązkach indiańskich. Ja to opaskę mam nie na darmo na kapeluszu i wiązki indiańskie są na zasadzie całkowicie innej. Jestem w tym ruchu, wiem jak jest. To jest spędzanie fajne czasu i tyle. Natomiast tutaj podawanie, i to jest wielkie zagrożenie, że nagle XVI wiek, panie profesorze, to są pierwsze pastorałki, które XVII, XVIII i nagle zaadoptowanie przez innowierców. To jest na dłuższy temat rozmowa, tylko jedno zadam pytanie. Może takie przekorne. Czy to jest miejsce w Kazimierzu na to? Czy my nie mamy innych problemów? Twórczość ludowa jest w takiej sytuacji, jak jest. Wiele jest zagrożeń, wiele jest rzeczy, które się eksploatuje. I czy najbardziej mi było potrzeba dzisiaj, z całym szacunkiem, panie profesorze, wystąpienie na temat rodzimowierców
I nie boję się użyć tego słowa i proszę, żeby się nikt nie obrażał. Rozmowa o sekcie jakiejś, która się fajnie bawi i ubiera się w co? Fajne stroje. Proszę bardzo. Jeżeli nie zniewalają nikogo, wolność nieograniczona, ale nie zniewalając nikogo. Natomiast jedno, czy to dzisiaj tu o tym mamy rozmawiać, gdy ostatni sitarz umiera, panie profesorze, gdy nie ma, odchodzą ostatni budowniczowie czułen, jeszcze takich, które od tysięcy lat się robi i oni w Dołkobrodach i w Hannie nie zmienili tego. Może zacznijmy ratować kulturę naszą ludową i to, co powinno być, uratujmy może i wróćmy do Sanoka na Eurofolk. Marysiu, byliśmy tam. I to było wspaniałe. Może zróbmy na zasadzie rzeczywiście tak, jak powinien wyglądać Baranów Sandomierski, a do państwa z całym szacunkiem, pan jako badacz ma prawo badać. Ma prawo to robić. Tylko jedno pytanie. Czy my musimy tego słuchać? Ja czuję się zawiedziony. Dziękuję bardzo. Ja bym jednak takich ostrych słów nie używał. Po pierwsze, my tutaj opisujemy zjawiska różnego rodzaju i tutaj były podawane przykłady zmienności funkcjonalnej tekstów naszych bardzo takich istotnych, weselnych, czy właśnie, no nie wiem, kolędowych i tak dalej, i tak dalej. I wiedza o tym, no, nas powinna jakoś też zintegrować do tych ogólniejszych refleksji, dać podstawę do jakichś innych jeszcze tutaj działań. Więc tu na pana profesora nie ma co narzekać. Pan profesor opisuje zjawiska i słusznie, i powinniśmy poznawać wszystkie elementy tych działań, które są. To tyle i teraz jeszcze właśnie pan. Proszę bardzo. Proszę się też przedstawić. Dzień dobry państwu. Przyjechałem z Warszawy z moją piękną ekipą Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Na wstępie chciałbym wrócić do Rodzimowierców, bo ja pierwszy raz słyszałem o takiej grupie. W związku z tym, że pochodzę z kraju, w którym trzy religie jakby współżyją. Tam w Senegalu mamy chrześcijaństwo, mamy większość muzułmańską, natomiast ja uważam, że wszyscy Senegalczycy są poganami. Tam akurat nie było tej przerwy, to znaczy to pogaństwo, które nazywamy animizmem, tam żyje od początku. Część Senegalczyków przyjęła chrześcijaństwo, część islam. Natomiast kiedy patrzę na tę grupę, którą pan profesor pokazywał, podejrzewam, że to są osoby, które zostały ochrzczeni, a potem podjęli decyzję, że wrócą do czegoś, co było. I teraz w sali słyszę jakieś oskarżenie, jakieś ostre słowa od wszystkich, przynajmniej od dwóch osób. I troszeczkę mi się przypomina IV wiek dla chrześcijaństwa. Proszę państwa, podejrzewam, że Rzymianie w ten sposób podchodzili do nowej grupy, która gdzieś tam też wyglądała prawdopodobnie na jakąś sztukę teatralną, niepoważną. Chcę zadać jedno pytanie. Jaką miarą panowie chcą wymierzyć jakby głębokość uczuć religijnych? Nie da się. Nie ma takiej miary. Jeżeli ktoś mówi, że ja wierzę w to, ja po prostu wierzę tej osobie. Dlatego, że nie mam żadnego urządzenia, żadnej możliwości, żeby to po prostu mierzyć. Pan tutaj powiedział o tym, że to jest teatralne, że to jest... Nie. Po prostu odbiór jest fałszywy. Dla tych osób, które chcą wrócić do tych tradycji przedchrześcijańskich w Polsce, to dajmy im możliwość. Nie oceniamy tego w ten sposób, że to jest karykaturalne, bo my też nie możemy udawać, że mamy narzędzie, które nam pozwoli to mierzyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, chciałem wrócić do pani Moniki. Piękna praca. Ja pracuję w radiu jestem weterynarzem, ale trafiłem do radia w 2006 roku. W związku z tym, że miałem możliwość poznać Włodzimierza Klesza z Polskiego Radia, to najpierw w Radiu Jazz, potem w Radiu PIN, a obecnie w Polskim Radiu dla Ciebie, RDC.
prowadzę audycję o muzyce świata i tam oczywiście pojawia się polska muzyka tradycyjna. Ja wiem, jaki problem ma ta muzyka w tym kraju. Ja po prostu jestem w szoku. Proszę Państwa, wszędzie na świecie jest tak, że tradycyjna muzyka funkcjonuje. Świat, oczywiście młodzież dołącza do tego, co jest na świecie. Dołącza do McDonalda, do Coca-Coli, ale przynajmniej powinna wiedzieć o tych 5 podstawowych tańcach polskich narodowych. Miewam zajęcia w szkołach i czasami specjalnie zadaję to pytanie, żeby ta młodzież mi zacytowała, jak się nazywają. Nawet nie znają nazwy tych 5 najważniejszych. Jak to się stało? Jak to się stało też, że w Polsce, ja tutaj mieszkam od 37 lat, nie ma takiego festiwalu dużego, letniego, który by ściągnął ze wszystkich zakątków, nie wiem, na Mazowszu, czy gdzieś w Małopolsce, na Wybrzeżu, czy na Śląsku, żeby taka impreza większa od Openera, większa od Opola i większa od tego, co się dzieje w Sopocie. Jak to się stało, że nie ma czegoś takiego? Co rok jest nowa tradycja w małej salce z samym szacunkiem na Lutosławskiego w Warszawie i to się nie poszerza. To jest po prostu niewiarygodne. I teraz tak, my się dziwimy, że ta młodzież w ogóle nie jest w stanie nam wizytować 5 najpodstawowych tańców w tym kraju. To jest, opakowanie jest potrzebne, bo młodzież potrzebuje, nie wiem, pięknego opakowania, ale wydaje mi się, że domy kultury nie wystarczą. Stacje radiowe i telewizyjne powinny też więcej tego wysiłku, bo jeżeli pani Monika mówi, że ktoś patrząc na te stroje, będąc Polakiem, mówi, że to jest wieśniara, tu jest kłopot. Proszę Państwa, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo króciutko, proszę. Ja w zasadzie chciałam się tylko podzielić takim swoim krótkim spostrzeżeniem dotyczącym referatu pana profesora. I tutaj myślę, że to jest na tyle świeże zagadnienie, bo sama obserwuję, że ten ruch rodzimowierców stopniowo teraz się popularyzuje, zwłaszcza wśród ludzi młodych. I myślę, że jako badacze, jako kulturoznawcy, etnomuzykolodzy, to jest jakaś taka rzecz, która dopiero stoi przed nami otworem i my dopiero musimy ją bliżej poznać i bliżej zbadać, żeby móc jeszcze szerzej o tym dyskutować. I myślę też, że poruszenie tego tematu było niezwykle potrzebne dla wszystkich badaczy. Dziękuję bardzo. To ja sobie pozwolę od razu przejąć, żeby było szybciej. Roxana Butrym-Lampart, etnograf z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. 2 kwestie niemerytoryczne albo mniej i jedna, myślę, że trochę tak. Po pierwsze chciałam profesorowi Grochowskiemu podziękować za wystąpienie, dlatego że dosłownie 2 miesiące temu usłyszałam ten utwór Żywiołaka i pomyślałam sobie zaraz, jak to mam rozgryźć, o co tutaj chodzi i dzięki za wyjaśnienie. Druga rzecz do pana Ryszarda Rebeszko, już nieobecnego, ponieważ opuścił dyskusję. Jeśli nie mamy rozmawiać o takich nowych zjawiskach, to dlaczego ten referat wzbudził najwięcej uwagi, emocji i tak dalej? To pytanie bez odpowiedzi zostawiam. I trzecia rzecz, która mi się nasunęła, jak rozpatrywać właśnie, no jeszcze do teoretyka to mi daleko, ale jak rozpatrywać takie zjawiska obrzędowe czy teatralno-obrzędowe, co z tym robić? Tak jak zostało wspomniane, przekaz historyczny i archeologiczny jest niekompletny, więc jeśli ktoś jest neofitą i chce coś robić z wiary i z serca, to musi sobie ten przekaz jakoś jakby uzupełnić. I jest w fizyce takie określenie, może na 90% tutaj pasujące, jak powidok. Wgapiam się w coś, widzę coś gotowego, zamykam oczy i potem patrzę w inne miejsce i zostaje mi jakiś tam obraz, który ja sobie próbuję dostosować do tych swoich realiów, które już znam. Więc wydaje mi się, że te obrzędy, które teraz powstają, które rzeczywiście wyglądają jak teatr, to są takie jakby powidoki tego, co my znamy, a co chcemy zrobić z tym, co znamy i dostosować to do swoich realiów. To tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze krótkie odpowiedzi. Marysia, nie? Tak. Piotr. Dobrze. Proszę Państwa, no, trochę chyba niechcący wywołałem tutaj taką dyskusję, ponieważ tematem seminarium są obiegi folkloru, a nie ruch rodzimowierczy. To miał być tylko przykład
takiego, w moim przekonaniu, nowego obiegu folkloru, który umyka badaczom i zarówno etnologom, etnomuzykologom czy folklorystom, to do tej pory nie było badane, więc wydaje mi się, że właśnie to miała być ilustracja tego nowego obiegu folkloru i tego, jak obieg cyfrowy może się łączyć z obiegiem analogowym i to było moją intencją. Natomiast rodzimowiercom, no to jest jakby odrębny temat, można by poświęcić temu osobne seminarium. Ja może powiem tylko tyle, że ja skąd jakby te materiały i wnioski, które tutaj prezentowałem? Otóż ja od 2 lat prowadzę takie etnograficzne badania terenowe w środowiskach rodzimowierczych, to znaczy jeżdżę na obrzędy, obserwuję, prowadzę dokumentację wideo tych obrzędów, prowadzę wywiady etnograficzne, no jest tego dużo już w tej chwili, przygotowuję taką większą publikację na temat rodzimowierstwa i z tych badań wynika dość jednoznacznie i tutaj no niestety nie mogę się z panem profesorem zgodzić, mianowicie oni w to wierzą. To jest wiara i tak jak któraś z pań tutaj mówiła, rzeczywiście w Polsce mamy 2 zarejestrowane związki religijne, czyli są to religie, które są uznawane jako religie w świetle polskiego prawa. Taki jest stan. Natomiast i to jest jedna rzecz, więc no tutaj nie należałoby jakby tak pochopnie oceniać, tak jak pan mówił, czy ktoś wierzy, czy udaje. No nie mamy jakby narzędzi, jeżeli uważam, że jeżeli ktoś mówi, że wierzy w coś, no to tak mówi, to należy zakładać, że tak jest. Ważne jest to, co powiedziałem też na początku, że ich celem i intencją nie jest jakby dotarcie do jakichś autentycznych form, tak? Czyli ta kategoria autentyczności, ona tu jakby nie jest istotna. To znaczy oni chcą praktykować swoją religię. To jest jakby ważne, a nie żeby odtworzyć czy autentycznie wykonać pieśń czy jakiś obrzęd. Wiadomo, że w przypadku obrzędów nie ma mowy tutaj o autentyczności, bo my nie wiemy, jak wyglądały obrzędy przedchrześcijańskich Słowian. Więc oni swobodnie kompilują sobie to, czerpiąc między innymi z prac etnografów, folklorystów, z naszych prac, co w moim przekonaniu jest dosyć nawet budujące, bym powiedział, bo nasza praca, nagrania, opracowania i tak dalej, ona zyskuje jakby pewnych nowych odbiorców, którzy coś z tym robią. I ostatnia rzecz, mianowicie, że z moich obserwacji wynika, że rodzimowiercy absolutnie nie są jakimiś wrogami czy szkodnikami kultury ludowej, tak jak tutaj pan sugerował. Znaczy wręcz przeciwnie, to znaczy to są młodzi ludzie, którzy są zafascynowani też kulturą ludową i to są potencjalni współpracownicy. Też w ten sposób można by o nich myśleć. To znaczy, że to są ludzie, którzy, jeżeli się im pokaże pewne rzeczy, pokieruje nimi, to oni mogą też bardzo dużo dobrego zrobić dla kultury ludowej. Dziękuję bardzo. Też nie, tak? To, co pozostało mi serdecznie podziękować referentom, dyskutantom także i jeszcze raz przypominam, że my tutaj nie spotykamy się po to, żeby jakąś formę, nie wiem, uprawiania apologetyki czy coś takiego realizować, tylko żeby dyskutować i na początku wspominałem, że to jest jednak otwarcie, to jest otwarcie czegoś. Otwarcie bardzo szerokiego zresztą problemu i ten tytuł ma jakby dwa zasadnicze odniesienia, to znaczy jak magazynować, jak dokumentować i udostępniać w internecie i w innych środkach masowego przekazu, ale także pytanie dalsze, głębsze, dzisiaj może mniej poruszane, to znaczy implikacje z tego, pytanie o zmiany jakościowe. Przykłady zmiany funkcji były, natomiast inne zmiany jeszcze są do opisania i to jest też ta perspektywa funkcjonowania
współczesnego funkcjonowania folkloru, o tym trzeba pamiętać. Oprócz tego, że oczywiście jeszcze gdzieniegdzie znajdujemy w miarę autentyczne przekazy, czy to, nie wiem, w formie rytuałów tam, powiedzmy, pogrzebowych, bo to jest najczęstszy przykład, czy tak jak tutaj Marysia przypominała, wesel tam, powiedzmy, podhalańskich, ale tam to jest troszeczkę inna kultura nawiązywania do tradycji, uznawania tradycji. Ale w miastach też się spotykałem z zamawianiem kapeli na przykład tradycyjnej albo na odśpiewanie oczepin samych tylko, prawda, fragmentarycznie tych bardziej autentycznych. To tyle, resztę pozostaje w domu i trzeba by myśleć, rozmawiać i jakoś wyciągać z tego wnioski, jak ten folklor dzisiaj ma funkcjonować, jak może funkcjonować, ale też wcześniej jak funkcjonuje, bo my nie możemy od rzeczywistości, prawda, odejść gdzieś tam w chmury. Musimy widzieć realne życie, które się odbywa tu i teraz. Dziękuję bardzo jeszcze raz i zapraszam na dalszy festiwal, a o 12 ma się zacząć już pierwszy konkurs punktowany. Dziękuję bardzo.